Dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiloh, witam was w kolejnym odcinku z Graveyard Keeper. Boże, przez chwilę miałem chyba jakąś pomroczność jasną, ciemną jasną, nie wiem nawet co, że zapomniałem w co gramy. No i koni, ogólnie gram tego samego dnia, żeby nie było. Znalazłem myszkę, którą kiedyś używałem do nagrywania właśnie. I teraz na przykład sobie, o, nią delikatnie klikam i wy tego nie słyszycie. To jest mega, mega świetne. Bo ta myszka, którą używałem, to jest SteelSeries Rival 5 chyba? I powiem wam szczerze, że ona tak klika, tak wszystko słychać, że to jest dramat. Ogród. Mienie w stanie przypadku. W celu wykorzystania komercyjnego skontaktuj się z właścicielem karczmy, Horadrykiem. Ciekawe. No właśnie, bo też chciałbym mieć te takie rzeczorki, wiecie. Celowo stricte tutaj pod hodowanie. Tylko tak, co my mieliśmy zrobić dzisiaj? Jakie dzisiaj mamy plany? Chciałem na pewno zrobić te kamienne rzeczorki. Poszerzenie podwórza to mnie raczej nie interesuje. Gdzie to się robiło? Tutaj się chyba ostrzyło. Tak. No właśnie, tutaj mamy dużo sztabek żelaza do zrobienia. Mamy dużo opału, więc to też spoko. Mamy tutaj mega dużo opału. Myślę, że robimy sobie sztaby żelaza wszystkie. 17 sztuk, niech to się ładnie przepala. Drewniany znacznik. Robimy z opału 10 sztuk i z gwoździ. Musimy zrobić kowadło. Musimy zrobić le kowadło. To le kowadło było gdzieś tutaj. O tu, prymitywne kowadło. Nawet możemy to zrobić, to spoko. Bierzemy to. Złożone części. 40 pypków czerwonych. Dużo. Mega dużo. Dobra, gdzie jest to kowadło? Kozioł, piec, pień. Drewniane kowadło jest tu. Proste części z żelaza. It happens. Skąd to wziąć? Czy obstawiam, że chyba wiem skąd, ale... Proste części z żelaza. Czy to będzie tu? Tak. Dobrze mi się wydawało. Widziałem kotecka. Przy okazji trochę tego pozbieramy. Gwoździki, nie gwoździki. No kurde, trochę tego szmelcu tutaj jest. Trochę tego szmelcu jest. Dobra. Stąd chyba wszystko. Ile mamy tych pypków? Chyba akurat dwa pypcie mamy. Znaczy pypcie, te proste części. Nawet trzy. Drewniane kowadło, oczywiście robimy to. I drewniane kowadełko, może gdzieś tu da się to jakoś zrotejtować? Nie da się zrotejtować? Albo ja nie umiem zrotejtować. Wykonaj. Gwoździe, proste części. No i fajno. Tylko tutaj to się długo robi, mega długo się to robi. To przy okazji pozbierajmy te kamyczki, nie kamyczki. Ogarnijmy ten pierdolnik wokół. Pozbierajmy trochę pypków. Mamy trochę jedzonka, więc też na luzie. Że za to nic nie dostajemy, tak? Tylko pypki. Właśnie. Tylko pypcie. Dobra, jakie mamy plany na dzisiejszy dzień, jeżeli chodzi o ogólne tutaj nasze rzeczorki? Wykonaj kill off 1, skuteczność narzędzi 100%, zużycie energii minus 1 energii. Hej, dobra, to może być ciekawe. Zaawansowane kucie, tutaj też by się przydało. Dobra, ale te narzędzia. Najpierw narzędzioszki. Więc dzisiaj jest taki plan, że no, pozbieramy trochę surowcy. Pozbieramy trochę surowcy, może nawet odblokujemy sobie jakieś trasy. Jakieś trasiorki sobie byśmy odblokowali. Pozbieram sobie kamyczkę. No, kurczę, to długo robi, mega długo. No i mamy. Siekiery, nie siekiery. To są zardzewiałe wszystkie rzeczy. Więc z pewnością też będę chciał to porobić. Z pewnością będę chciał tamte rzeczy porobić. Wiecie, przy jednym na przykład zbieractwie, no to nam się dużej różnicy nie zauważymy przy tym, ale na przykład jak już będziemy wyrzynać lasy, pola i nie wiadomo co jeszcze,
No to to już może być pora różnica. Dobra. Maga techniki. Trochę techniki i się człowiek gubi. Ścinaj, ścinaj, nie gadaj. Zaciąłeś się? Serio? Dobra, bierz to. No i drewienka nam trochę tutaj weszło. Trochę drewienka nam weszło. Zgubiłem kłodę. Cholera, zgubiłem kłodę. O, tu jest. Dobra, mam cię. Mam cię. Dziwne, wiecie co, miejsce na kamienie. No właśnie, wszystko pięknie, ładnie, mam 13 kamienia. Oj, jest pierwsza sztaba, dobra. Pierwsza sztaba, ogólnie, no właśnie. Dużo tutaj mam tego kamyczka przy sobie. A mimo wszystko, jakby nie patrzeć, jest on... Jest on. Boże, zaciąłem mózg. Serio, zaciąłem mózg. Chodzi mi o to, że... No nie ma go tutaj w tym składzie. Nie ma go tutaj w tym składzie. O, drzewo urosło. Tylko mamy jedną stop w ekwipunku. To też jest dziwne. Dajmy koleżce. Ten miał akurat dużo. Dajmy mu to. Masz piękny nagrobek. Plus jeden. Dobra, jest już minus 8, czyli brakuje nam tylko i wyłącznie 13. No to jest dużo. To jest dużo. A jedzie właśnie trupek. No i fajno. Dawaj mi dziada. Nie teraz. Jak nie teraz, to nie teraz. Dobra, i znów to samo. No tak, spróbujmy tłuszcz wyekstrahować, jak najbardziej. I już są tylko trzy czaszki, tak? Jak to zrobimy, to też biała zniknie. Spuścimy krew, zobaczmy, co się stanie, jak spuścimy krew. Cztery czaszki, kości? Oj. Usuwa jedną białą. A, bo to błąd chirurgiczny, okej. Okay. Brak doświadczenia jest ewidentny, zabieg się nie powie, to ciało zostało pokiereszowane, co obniżyło jego jakość. No właśnie, ciekawe co to daje. Dobra, na razie starczy. Zrobiliśmy trochę krwi, kości, jakieś tam rzeczorki. Tak, nie jesteśmy na minusie, to jest dobrze, przynajmniej to. Kobiurę, kobiurę. Opa. I zasypujemy. Dwa świadectwa pochówku. Czy tutaj dało się coś zrobić ciekawego? Rządka kwiatowa. Miejsce pochówku? Nie, niestety nie. No to pytanie, gdzie zrobić te nasze... Dziwne rzeczorki, techniki. To było w teologii chyba, prawda? Proste nagrobki. No właśnie, tylko gdzie? Czy pracownia ciesielska? Gdzie jest pracownia ciesielska? Jest to? Chyba nie. Los do rąbania to nie. Kozioł też nie. Ej, my nie mamy pracowni ciesielskiej. Nie, no nie mam czegoś takiego. Nie mamy czegoś takiego. Ej. Szukam tego i nie widzę. Dobra, jeżeli chciałem przejść na przykład, co potrzebuję tutaj? Jestem w stanie to zrobić? Jestem. Deski nie wiem. Klin na pewno, proste części też jestem na pewno w stanie to zrobić. Tutaj. Oprócz desek również. Dobra, deski. Chcę zrobić deski, czy ja mogę zrobić deski? Opół mogę. I drewniany znaczek też mogę. Drewniane kliny też tutaj się da. Ale nic innego nie mogę zrobić niestety.
O gwoździe, z tego co widzę, tylko i wyłącznie. Ojojoj. Nie mamy tego. Pracownia ciesielska. Gdzie to odblokować? Gdzie to odblokować? Pracownia ciesielska. Where is it? Powadło. Kowal. To raczej nie. Budownictwo. Obrabianie kamienia. Czy ktoś... O, tu jest pracownia ciesielska. Dobra. I nawet deski można odblokować. 20 pypków. 20 pypków. No to idziemy kopać. Znaczy rąbać, nie kopać. Tego nie mogę. To mogę. Tam pypciów 15. Tam się drewno teraz narobi? Dobra, kolejny pypek. Już 18. To nie jest źle. I chyba już będziemy mieć je. To zielone wskoczyło. No dobra, jest już. 20. To już Shiro nie musisz. Już Shiro nie musisz. Dobra. To było tu. To było tu. No i fajnie. Drewienko sobie przy okazji jeszcze zanieśmy. Albo to, albo to. Różnicy żadnej nam to nie robi. I pracownia ciesielska. Proste części. To trzeba zrobić. Jezu, jak ta stamina schodzi. Jak porąbana. Jak porąbana. Ale to jest wielkie bydle, o matko. Rób to, Shiro. Mamy to. Mamy również deski. Drewniane zestawy naprawcze również możemy zrobić, co jest ciekawe. Drewniane znaczniki. 2-1. Tu też dało chyba robić. Tu nie. To było tu. 2-1 też. No tak średnio. To dodaje na przykład 2 do grobu. Czyli można robić i ten i będzie akurat sam raz. Deseczki sobie zróbmy. Wow, jak szybko. Trochę więcej tych desek. Oj, nawet sporo pypków daje. Dobra. I teraz tak. Potrzebujemy trochę gwoździ. Ja na zerkało, że 16. I teraz robimy tak. Trochę krzyży. Te trzy mogą być. Okej. Czy ty nie masz miejsca? Nie róbcie sobie żartów ze mnie. Dobra, na razie tu żarło schowam. Czy to jest traktowane jako pojedyncze sztuki? I naprawdę, matko. Dobra, niech będzie. Niech tak będzie. No dobra, czyli tak, musimy pościągać, czy pozakładać sobie te krzyże. Na pewno tobie damy jeden. I pyk dwa. Tam ściągniemy. I tak ma tylko... A nie, on ma 3. Dobra, masz kolejny. No właśnie, co się stanie, jak damy tutaj? Będzie chyba na 0, prawda? Tak. No, ale dobra, no plus 1 to zawsze, zawsze coś, prawda? Zawsze coś. A nie, ej, bo ja mu dałem ten lepszy krzyż. No wolałbym nie, ale no jak trzeba, to trzeba. Tutaj widzę, że przydałoby się zrobić nowy krzyż, ewentualnie naprawić ten. Wtedy mi plus 1 tylko. To też nie za dużo.
Dobra, jakoś minus 4. Zostało nam 9 do podreperowania. Myślę, że możemy się przespać. Myślę, że możemy się przespać. Ewentualnie jeszcze możemy zrobić kilka desek. Dobra, opół. Zróbmy to w ten sposób. Kurde, naprawdę automatyzacja by się tak tutaj przydała. Mega by się przydała. Mi się chlebki kończą. Ale nam pypków nawskakiwało. Dobra, idziemy spać. Idziemy, pciu. I chyba teraz naprawdę zajmiemy się przejściem na dół. Czuję się świeżo. Co tam było potrzeba? Już patrzymy. Tutaj jeszcze tego ślizgogona nie ma. To nie jest ślizgogon. Miowiec? Nie, nie pamiętam. 10 klinów i jedna prosta część. Dobra, 10 klinów. To zrobimy bez problemu. I obczyścimy to w cholerę. 10 klinów. Jak to się robi? To nie tu. To nie tu. To jest opół i polano. 10 klinów. Ale wietrzyk. Uff. I jedne proste części. No i dobra. Idziemy do tego ślizgogona, do żmijowca, nie? Jak on się tam nazywał? Postacie. Żmij. Żmijowiec. Ślizgogon. Tak też można. Tyk. Robimy przejście. No i się udało. Nie ruszaj się. Coś ty. Ja jestem grabarzem i proboszczem w tym kościele. Pilnuj swojego nosa. Mam nóż i chętnie go użyję. Próbuj go przestraszyć. Dobra. Może i masz nóż, ale ja mam miecz. Świetnie, ale musisz wiedzieć, że walczę do śmierci niczym bestia. Ha, jestem gotów na śmierć, a ty? Jedna rzecz wygląda na niebezpiecznie. Jedna rzecz, że wygląda na niebezpiecznego, a druga, że nie jestem gotów na zostanie mordercą. Jeszcze. Nie będę z tobą walczył, ale trzymaj się z dala od mojego dobytku. Ha, niepotrzebne mi giniące mięso i stare księgi. Nie, to nie bez łaski. Co tutaj dalej jest? Wytnij. Drewniana belka. Tego nie możemy jeszcze zrobić niestety. To coś jest ciekawego. To jest to przejście. Można tu porąbać przy okazji. Zawsze pypka wpadła. Co my tu mamy? Wrzutnia jest na teraz zamknięta. Aha. Jaka to wrzutnia? Nie wiem. Czyli to nie będzie pewnie żadnego przejścia. Szybkie przejście do miasta. Ciekawe. To mi się podoba. Mogę z tobą gadać? Nie mam humoru, spadaj. To spadaj. Dobra, spytaj o ogród. Znalazłem przy cmentarzu porzucony ogród. Możesz mi coś o nim powiedzieć? A, ogród. Został zajęty przez kupcy za czyjeś długi. Nie jestem w stanie znaleźć nikogo, komu by się przydał do czegokolwiek. Komu by się do czegokolwiek przydał, przepraszam. Mogę dać ci pozwolenie na użycie tego ogrodu. Kto inny chciałby hodować rośliny tak blisko cmentarza? O, dziękuję. Tutaj szczegóły. Powinniście znaleźć kogoś, kto zechce go uprawiać. Powiedziałeś, że ogród należy do kupca? To trochę skomplikowane. Ma prawo go wynająć, ale wszystko na północ od miasta stanowi własność wioski. Tworzymy tu demokratyczną społeczność, a ja stoję na jej czele. Rozumiem. Świetnie, ale i tak musisz porozmawiać z kupcem. To jego własność. Nie byłoby raczej w porządku dawać ci pozwolenie bez jego zgody. Ale wystarczy mi, że obiecasz załatwić z nim później wszystkie szczegóły. Jasne, porozmawiam z nim. Jest w wiosce co Quake'a, żeby handlować z miejscowymi. Jest właścicielem stodoły. Zaraz na południu odkarczmy. Oki. To ci oczywiście sprzedamy. Coś ciekawego masz na sel? Nic. Wina też nie masz, prawda? No nie.
Dobra. Na południu od karczmy. Jest męski dzień. Nadal sobie... Musiałem sobie to zapamiętać, naprawdę, bo normalnie wstyd taki, że o matko. Zbieraj. U mnie chcesz zbierać? Ej. Ej! Panie Shiro! To chcę, a to tego nie chcę. No, bez jajec. A? Ej, serio, on ma jakieś problemy ze sobą. O nie, nie ma miejsca. Oh no! Oh no! Użyj. Czerwony kwiat i kolce. Dobra, zobaczmy ten kamień teleportacyjny. Da się go tu wstawić. Ukochany dom. Ma cooldown. O kurcze. Cóż to jest? Dyplom ogrodniczy. Zaraz sobie to ogarniemy. Dobra, kwiatki też tu wstawię, chociaż nie, kwiatki gdzie indziej. Kwiatki na razie tutaj. O, i tu jest ich miejsce nawet. Tak samo jakieś tam tłuszcze. Tym podobne również tutaj to może być. Dobra, czy mogę już w tej chwili użytkować ten ogród? To jest dobre pytanie. Mogę? Obejmij posiadanie. Dało ci odejmieć ogród, spędzasz w nim sporo czasu. Puste rządki ogrodowe. Dobra, ze trzy na razie. Nie wiem, na czym to polega w ogóle. No kop. Zasadź. Ja coś mam takiego do zasadzenia. Wybierz nasiona lub nawóz. Ja chyba nie mam nasion. Zbyt pytane w ogóle, matko boska. To zabieramy. Wszystko co było? Chyba wszystko. Żarcie do żarcia. I niech tak zostanie. Czynia. Czerwony kwiat. Uuu, w ogóle te kwiatki też dają... Też dają jedzonko. Patrzę, czy coś mogę tu gotować. Smażone grzyby można. Ryby, coś, nic. Omlety można. Ale jagódek się nie da. Nie da się jagódek. A tu co tu jest? To jak na przybory domowe, na skraju ze światów. Co to jest? Czerwone okna. Ile rzeczy. I dywany. Bo ja pierdzielę. Dobra, tutaj na razie nie będę kombinował, tam belek nie mamy. A co z tą bramą? Bo on tu stał przy tej bramie i w sumie, no nie wiem, polazłem sobie. Brama jest zamknięta, potrzebuję chyba klucza, żeby ją otworzyć. Tutaj ta belka jest potrzebna, tak? Drewniana belka, no właśnie. O, kurde blaszka, tam jest czaszka. No dobra. Tam jest czaszka, kurde blaszka. Czy ja mogę coś zrobić jeszcze tutaj ciekawego? Stawy naprawcze, opół. Dużo opołu. No to zróbmy. Jeszcze ze dwie sztuki może? Dobra. No i miło. Bardzo miło. Myślę, że te drewniane zestawy naprawcze jak najbardziej się przydadzą. Za 12 sztuk nawet. No dobra, one się nie zmarnują przecież. Ale dużo energii to zużywa. Mega dużo. Dobra, no to ale mamy teraz sporo tych drewnianych zestawów naprawczych. Możemy chyba spróbować przynajmniej naprawić ten cmentarz w jakiś sposób, bo tu jest dużo tych krzyży, do tych dobrych krzyży. Spróbujmy. Grób, drewniany krzyż. Nie wiem, czy mi energii starczy. O, pięknie.
napraw nagrobek. Już mamy na zero w sumie chyba. I owszem. Dobra, naprawmy to. Na plus jeden. Tu będzie kolejne dwa. Ej, nawet może nam się dzisiaj to uda zrobić. Plus dwa. Ten plus jeden. I tu możemy wstawić w sumie ten nagrobek i też będzie akurat 5. Ha! Udało się. Ideolo się udało. To mogę naprawić. Ej, dobra, to możemy dzisiaj kościół jeszcze. Aż się rozbrykałem. Ależ się rozbrykałem. To jest chyba naprawione. Tak, tak. Dobra, musimy teraz czekać na biskupa. Musimy czekać na biskupa. Biskup miał być kiedy? Postacie. Biskup, biskup, biskup. Nie inkwizytor, biskup. Kurde, nie ma pokazanego. On chyba codziennie. Nie, nie codziennie. Kurde, nie pamiętam. Nie pamiętam. Weźmy przy okazji te kłody, bo one tak sobie tutaj leżą. O. Najgorsze jest to, że nie mam już żadnych zapasów, jeżeli chodzi o jakieś jedzenie. Kupimy sobie. Że powiedziawszy, nie pamiętam, w którą on... W który symbol przychodził w sumie. To może być dla mnie kluczowe, że tak powiem. Bo tu nie było nic zapisanego, czy było? Nie było, przepraszam, słońce. Każde słońce, czyli jutro będzie. Okej. Może być. Może być. Zobaczmy przy okazji, co potrzebuje naprawy dalszych rzeczy. To był jakiś tam most i tak dalej. Coś się może nam przydać. I w ogóle możemy chyba sobie już kolejne pypcie rozdysponować. Dzisiaj również będzie osiołek. Też trzeba o tym pamiętać. Dobra. Mościk. Deska, gwoździe. Czyli to damy radę zrobić. No problem. Pójdę do tych desek, bo ja tak mam pamięć złotej rybki. Jedna deska i 8 gwoździ. I o połu 4. No. 1, 4, 8. Będę pamiętał. Chyba. 1, 4, 8. Dobra, gdzie to jest? Tu jest. Powinno starczyć. Jedna deseczka jest. I części również sobie zrobimy. W ogóle mogę sobie zrobić w końcu te siekiery i łopaty. To też sobie zaraz ogarniemy. Proste części żelaza. Dobra. Ej, to zróbmy sobie tak. Siekierkę. To się przyda. Idow. I łopatę. I nam jest starczy staminy na rozbudowanie tam. Dobra, wymieniamy te nowe rzeczorki. Stare itemy możemy tutaj sobie powkładać. Idziemy robić most. Co najwyżej się, nie wiem, jakiś jagód nawpieprzam czy coś. Dobra. Nie wiem, czy to mi da na tyle energii. Okej, plus 3. To jeszcze leczy. Kolejny biały kwiat. Nie no, chyba dało więcej. Chyba dało. Te nagrobki teraz lśnią. Dobra, co my tutaj mamy? 8 gwoździ! Ciro ty lamo! To mi się z tymi częściami ujebało. Ale pamiętałem, że 8. 1, 4, 8. Ja pierdzielę, ale widzicie? Ile? 2 minuty? Nie więcej. Ja już zapomniałem.
Gwoździe, Shiro, gwoździe. To znów teraz nie będę miał staminy. Teraz trzeba pójść po jagódki. Dajcie mi jagódki. 15 jagód. Powinno mi starczyć chyba. Dajmy sobie tu. O! Teraz to, żebym poszalał. Teraz to, żebym poszalał. Teraz pytanie, czy Shiro wziął wszystko, co miał wziąć? W ogóle... Co to jest? Tu jest, ale... Ale to chyba nic nie daje. Dobra, nieważne. Nieważne. Naprawmy ten cholerny most. No nie starczyłoby mi tej staminy wtedy. Na pewno. Budowniczy most? Udało ci się naprawić most. No dobrze, już przejdziesz do historii... Jako wielki budowniczy mostu. Wow. Jesteśmy dalej. Na razie widzę jakieś dziwne grzyby. Nic więcej. I łowisko. No i teraz zwłoki, naprawdę? Przed całym wieczorem? Panie osioł, pan se w kulki lecisz. Pan se w kulki lecisz. Czyli tak, w księżyc dostajemy zwłoki, trzeba pamiętać. No. Shiro. Nie mówcie nic, proszę. No właśnie, a tutaj co potrzeba? Też belka. Sekcja. Czyli tak, wyciągamy tłuszcz. Puszczamy krew. Okej. Okay. Kości. Bo wtedy nie wiadomo co było, bo w sumie tam wypadek był przy pracy. Kości nic nie robią. Czaszka. Kurde blaszka, jestem czaszka. Też nic nie robią, albo po prostu... Boże. Nic nie robią, albo zabierają czaszki. Czerwone. Tego nie wiadomo. Bo tak najszybciej zrobić. No i git. Cztery białe, jak najbardziej się nada. Dodatkowo mamy trochę czaszek, skóry, kości. No wszystko jak leci. Wszystko jak leci. Dobra, musimy mu dać wino. Tak nie możemy zrobić, bo nie mamy z czego. Właśnie, ale ja tak w sumie też nie popatrzyłem tutaj. Napraw stół. Tylko do czego mi ten stół? O, proste części żelaza też możemy zrobić. Sześć części, jeden opół potrzebujemy. Się rozpadało. Dobra. Musimy zrobić w ten sposób. No, rób. Idziemy śpiulkać. To mamy teraz ten dzień, gdzie otwieramy kościół w sumie. Ciekawe, na jakiej zasadzie to w ogóle działa. Dobra, już? Spałeś się? Wyspałeś się. Przynajmniej deszczu nie będzie. No i właśnie nie ma. Kończmy to, co mieliśmy zrobić. Jeden opół, tak? Domina to po prostu ucieka. Dobra, czy jest biskup? To jest pytanie za milion punktów. Powiem szczerze, że ja go tam... Jest, dobra. Chciałem powiedzieć, że ja go tam nie widzę, ale jest. Na szczęście jest. Wentarz naprawiony. Nie myliłem się co do ciebie. Niniejszym mianuję cię oficjalnie grabarzem w tym świętym miejscu oraz proboszczem tej parafii. Czas zorganizować twoje pierwsze kazanie.
To dla ciebie wielki zaszczyt. Chcę po prostu przypuść i wypowiedz słowa. Jakie słowa? Najwspanialsze słowa. Tak na serio, to możesz gadać co chcesz. Wiesz, nie jest tutaj nawet tak źle. Dodaj tu trochę dekoracji, jakieś świeczki, muzyka, kadzidełka, nasmaruj się olejkiem do masa. Mówiąc więźle, wszystko to pozwoli ci zdobyć więcej wiary, a wiara to potęga. Odblokowano nową technikę i otrzymano. Wykonaj modlitwę o wiarę. Medytanie twoich słów, twoja trzutka wytworzy więcej wiary. A tu kaznodzieja. Biskup pokazał ci, że możesz o tym prowadzić nabożeństwa. Tylko tyle i aż tyle. Zacznij modlitwę. Efekt wiary razy 2. Aby nabożeństwo się powiodło, wymagane jest 10 krzyży. Parę słów pozbawionych szczególnego natchnienia i tak jakoś działa. Dobra. Powodzenie 100%, wymóg kazania, jakość kościoła 15. Niechaj moc będzie z wami. Ha, całkiem nieźle, ale moje kazania są o wiele lepsze. Na następne nabożeństwo powinieneś naprawdę się dobrze przygotować. Zdaje się, że poprzedni papież trzymał w skryptorium trochę ksiąg z różnymi wspaniałymi słowami. Znajdziesz tam pewnie też trochę dziwnych rzeczy. Jeden z grabarzy uważał się za naukowca. Możesz to wszystko wywalić. Blokowano nową technikę i otrzymano stół badawczy, zbieranie stare książki, a tu żywy umysł. Zgłębiasz rzeczy na wylot i wyciągasz z nich samą esencję. Uzyskujesz opowieści na drodze badań przedmiotów. Powiem wszystkim o twoim kolejnym nabożeństwie. Może w przyszłym tygodniu ktoś się pojawi. Nawiasem mówiąc, jako proboszcz masz obowiązek co tydzień w słoneczko odprawić nabożeństwo. Mogę ci sprzedać kilka pomocnych akcesoriów. Mam też dla ciebie drobne zdanie. Przyjdź ze mną porozmawiać, gdy będziesz gotowy. Muszę stąd uciekać. Strasznie suche to powietrze. Moja skóra nie znosi go za dobrze. Zacznij modlitwę. Tu widzę jakieś zejście po prawej stronie. Co my tu mamy? Skrzynia. Tylko skrzynia? Lipa. A tu co jest? Wow! Przecież to jest drugie wejście. I dobrze. Mikstura chyżości. Krwi, proszek przyspieszający, roztwór chaosu. Lala. Klub badawczy. A to nawet mogę pociąć. Wow! Ej, dobra, on to chce tutaj to wszystko zostawić. Notatki. Można złożyć na stole badawczym. Przepis mikstura chyżości. Zwiększ szybkość, okej. To jest stół badawczy? Tak. Dobra, spróbujmy. To już? A czemu to się stało? A, bo notatki rozłożyłem, okej. Opół. Przedmiot nie można rozłożyć. Ile czerwonych pypków? Wow. A kamień? Tam już wiary nie będziemy mieć, to ostatnie. Opowieść. Kawałek kamienia. Mogę jeszcze więcej? Nie mam wiary, okej. No cóż, czasem tak bywa. Tu jest, nie wiem, jakieś notatki, coś to miało jakoś w jakiś sposób. Więcej opołu. Notatki jeszcze wyskoczyły? Niestety nie, zniszczona książka. O, i tutaj jest przejście dalej do naszej czaszki. Kurde, blaszka, jestem czaszka. Ej, to fajne skróty tu są. I ta belka jest tu potrzebna. Tak to by było elegancko. No dobra. A jak tam techniki? Kamieniarstwo, można sobie to ogarnąć. Górnictwo też można ogarnąć. Atrybut trwal niestety na mnie nie działa. Mamy niebieskich pypków, nie wiadomo skąd się biorą. Niebieskie punkty reprezentują twoją duchową wiedzę o niematerialnym świecie. Dostaniesz swój pierwszy niebieski pypek w stole studyjnym w piwnicy kościoła. Ej, no to robiłem to.
Kucharstwo. Usłucha przepisy tylko i wyłącznie. Zaawansowane kucie. Żelazne dłuto. Szkła. Nie szkła, inne rzeczy. Rolnictwo i natura. Projekt pień. Projekt grządka ogrodowa z patykami. Miejsce na porzeczkę, miejsce na jabłoń. Czyli jednak da się jabłonie zbierać. Wykonaj miód, wykonaj wosk pszczeli. Kurde, blaszka. Pisarstwo. Niebieskie pypki są potrzebne. Wykonaj papier ze skóry wieprzowej. Ja pierdzielę. Tu teologia, pocieszenie w wierze. Ławka kościelna. Wszystko to wymaga niebieskich pypków. Anatomia i alchemia. To też niebieski pypek jest potrzebny, no chyba, że mózg możemy ekstrahować. Serduszko, jelitka. Ufu. Dobra, ale na razie nam to jest niepotrzebne. Myślę, że bardziej byłbym skłonny, żeby... I zaawansowane kucie może? Może? Chyba tak. Dobra, idziemy tu. No i to szkło też odblokujmy, jak już tu jesteśmy. Wykonaj miecz, wykonaj żelazny pancerz. Uhuhu. Tu już nic, tu już nic. Dobra, chcę mieć to. Tu nie możemy, tu też nie możemy. Tu 30 potrzeba. Dobra, wykonywanie papieru. I możemy wziąć jeszcze tą urządkę. I w sumie to też. No i się wyjebaliśmy z wszystkich pypków praktycznie. Wracamy tutaj, gdzie byliśmy. Teorii warsztat kościelny, no właśnie. 10 gwoździ, 4 części złożone. Ciekawe. 10 gwoździ, 4 części. Tak sobie myślę, że kończą nam się w sumie te sztabki. I w sumie nawet nie wiem, skąd je w dalszej części wziąć. Niedobrze. Dobra. Gwoździe. I proste części. No i git. Jeszcze może zdążymy zrobić to. Akurat na tam sumie koniec. Odcineczka. To nie jest głupie. To nie jest głupie. Żeśmy progres spory zrobili. A co to w ogóle jest? Nic tu nie ma. Okej. Okay. Może być. Warsztat kościelny. Mamy. No. A, złożone. A, to przepraszam. No to nie zrobimy. No, moi drodzy, nie zrobimy tego. No trudno. No trudno. Czasem tak bywa. Chyba, że już mogę robić te złożone części. Tylko ja nie widziałem tego. Ale chyba nie. Uno momento. Tą kostnicę można było jeszcze odblokować właśnie po to, żeby te ciała przynajmniej tam chyba spadały. To chyba tak działa. Miejsce na porzeczkę, miejsce na jabłoń. Ciekawe. Ciekawe, ciekawe. My sobie coś tu odblokowaliśmy. Kład żelaza. Piec, drewniane kowadło. Kowadło zwykłe. Jeszcze jednej sztabki nam brakuje. Shit. No ale dużo brakuje. No trudno. No trudno, moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Gra dalszy, robi się oczywiście, widzimy w następnych odcinkach. Graveyard Keeper, trzymajcie się. Hej, hej.